Dziękuję. Pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Od stycznia 2019 roku Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej wprowadziła nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej. W sprawach, które dotyczą okresu ciąży, okresu porodu, opieki nad noworodkiem, połogu, laktacji. Dokument ten kompleksowo opisuje zakres działań medycznych w tym obszarze. Wprowadza konieczne zmiany w świadczeniach profilaktycznych i działaniach w zakresie promocji zdrowia oraz badaniach diagnostycznych, badaniach prenatalnych, konsultacjach medycznych u kobiet w okresie ciąży. Standard oraz ostatnie zmiany, które spowodowały również, że położne mają kompetencje do kompleksowej opieki nad ciężarną. I chciałam powiedzieć, że wyzwaniem jest także wsparcie kondycji psychicznej matki po porodzie, przed porodem. Dlatego ważnym punktem, który wcześniej nie był określony tak klarownie jak w tym dokumencie, jest opieka psychologiczna nad ciężarną oraz wprowadzona konsultacja psychologiczna w trakcie ciąży. Jeśli pojawi się jakakolwiek przesłanka świadcząca o niedyspozycji psychologicznej, od razu są wprowadzone działania wsparcia dla właśnie kobiety w okresie ciąży. I moje pytanie, czy podejmowane będą działania profilaktyczno-edukacyjne promujące schemat opieki nad ciężarną, który zawarty jest w wyżej wymienionym standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej? Standard jest bardzo dobrze postrzegany, jednak myślę, że nie wszystkie kobiety są świadome możliwości, które on daje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.